Dzień dobry, siemaneczko moi drodzy, w kolejny odcinek z War Tales. Małe cięcie, ponieważ tak, wyszedłem z obozu, zrobiłem 10 kroków i miałem widmową watahę. I podczas rozstawiania zauważyłem, że nie dodałem tych umiejętności łucznikowi, znowu zapomniałem, więc chciałem... Przerwałem nagrywanie, chciałem wczytać i jeszcze raz zacząć, ale okazuje się, że nie mam zapisu innego niż ten przed walką. Znaczy ten autozapis, który się zrobił przy walce, więc... Lecimy bez tego, jak Gertrude nie ma ognia zaporowego. Czy ja mam? Nie no, ja to ulepszyłem? Nie, nie ulepszyłem. No właśnie, nie ma. Tak. Dwie to jest koszt. Jakby tu mamy? Kurde, dziwne ustawienie, powiem wam. Dziwne ustawienie. Na pewno tam będziemy musieli mieć, nie wiem, Jodę. Joda jest w stanie zwanshotować tego jego mościa? Chyba jest. Później będą... Tak, później jest widmowy wilk. Nie Richardere tutaj. Tutaj Dale będzie siekał. Właśnie ciebie dam tutaj. No jestem tak... O kurde. Nabiłem sobie już jeden stack niepotrzebnie. Wrzuciłem go w mgłę. Nie wiedziałem, że tak nie można. Ty też będziesz sobie tutaj strzelał. Natomiast ta ekipa... Ekipa jest ok. Powinni tutaj w miarę czyścić. Nie będą mieli takiego potencjału jak tutaj, ale powinno być w porządku. Dobra. Zaczniemy rzeczywiście od tego, żeby Joda podszedł. Tak. Rzucił na nich krwawienie na obu. Bo na trójkę nie da rady, nie? Tak wykręcić nie da. I teraz lecimy z tym. Raz, dwa, trzy. Kolejny jest tam ktoś z tyłu, później tutaj, dobra. Więc zrobimy tak. Piękny strzał. Celowanko. Widmowy biegnie do Richardere chyba. No to też nie jest złe. Teraz tutaj jest ekipa. Ja będę w stanie tak zrobić, że uderzę tego i wycofam się tu. Jestem w stanie tak zrobić, patrzcie. Okej. Okay. Mogłem trochę przekręcić. Mogłem trochę przekręcić, bo ten wilk chyba nie wejdzie w to. A nie wiem, czy wejdzie tam. No zobaczymy, bo to on będzie teraz biegł. Jest to widmowy. Teraz tak. Ja na pewno chciałbym zrobić mobilizację drużyny. Dobra, po mobilizacji na razie aha, tu jest pułapka. Na razie po prostu rozwalimy tego. Tak, czy ja jeszcze mam ruch? Delikatnie mam. Może niepotrzebnie tu podszedłem. Okej, okay, siadło. Ale przeżył. No właśnie, źle to przekręciłem. Tak jak myślałem. Dało się to zrobić lepiej. Dobra. Ale tego wilka już nie ma. Jest dyszka. Dobra, 10 wilków. Jest tu ten. Rozen. Jesteś w stanie ich trzech hitnąć? Nie, tylko dwóch. Ale ten niestety mnie uderzy. Ale to jest idealne, żeby Shiku tam podbiegł. Ale on jest tu. Jest jeden stack trwogi. Później będzie tamten. Nie da rady nic zrobić. Dobra, ten. No to za dwie, mam dwie tury na pokonanie tego widmowego. Wrażliwość i sitni go. Dobra. Oj, tu się świetnie robi pod Dale'a na następną turę.
Niestety, ty nie dasz rady tam, ty nie dasz rady, ale dzik. Dzik by dał radę. Ej, myślałem, że minie. Ale tylko czy załatwi? Załatwi. Świetnie. Kolejne. Teraz tutaj uwolnimy go. Dobra. Ciach po nim? Nie po nim. Ale teraz będzie po nim. Jest. No to oni fajnie będą działać tutaj. Widmowy. On nie dobiegnie nigdzie. Jest tak. I nałogowy. Nałogowy podejdzie. Weź tego załatw. No i to jest ten jedyny, ten nowy mieczek właśnie. Czy dobiegnie? Kurde, dobiegł. Nie, dobiegł. Fuck. I to duże obrażenia. I to duże obrażenia, bo on dalej biega bez tego, nie? Dobra. Odchodzimy, żeby tego sieknąć. Pułapki. Straszna sprawa. No. Dam radę teraz tutaj podejść? Dam. Dobrze. Okej. Okay. Zostało ich pięciu, więc... Mamy to. Nie, jeszcze ktoś ma... Aha, Richardera jeszcze będzie miał turę. Dzikami. Tak, zabrali mi... Nie mogę już Dale'em tutaj podejść i zrobić tego, co chciałem, ale to się przyda na później. Ach. A, przeżył. Czy wilk dobiegnie do Richardera teraz? No tak, ale zrobiłem... Ale to dobra, jeden stack tylko. Ja ten nie miał. A miał turę, miał. Koszmar już się pojawił. Tutaj, w sensie już. Wiedziałem, że już się pojawi, tylko że nie wiedziałem, że tutaj. Joda. Raz, dwa, trzy. On ucieknie, nie? Zaraz. Ten mnie teraz sieknie i Yoda ucieka. Tak. Tyle staków od razu weszło, nie? Dobra. Nie. Agonia. Celowanie. Źle co zrobiłem. Stań teraz tutaj, żeby zablokować. Bo powinienem najpierw dzika rzucić i teraz rzucić do ataku. Nie, trochę spanikowałem. Dobra, ale dzik i tak powinien dobić. O, dzik nie ma ruchu. Dobra, to nic się złego nie stało. Dzik i tak nie ma ruchu. Widmowe. Dobra, Dale. Dawaj tutaj.
Tak. Tak. Do góry. Uciekaj, żebyś nie zginął. Niedźwiedź został zaatakowany. Dobra, koszmar zginie po swojej turze, więc tyle dobrze. Nie muszę się tym przejmować. Koszmar zginie po swojej turze. Ty tutaj. A ich już wyczyszczamy. No, mogą poczekać. A teraz bym już walczył z nim. Dobra. Znaczy tych już nie ruszam, bo to i tak nic nie zrobią. Dobra, jest koszmar. Wizy trwogi. Tyle. Poczyna się nowa tura. Ty jesteś ty, tak? To fajnie by było cię dobić rzeczywiście. Czy ty dasz radę? Chyba nie. Chociaż może. Dwa kryty. O, równo. Akurat. Takie kryty były potrzebne. Więc fajnie weszło. Dobra, teraz tak. Podejdźmy tutaj. Punkcior. I teraz to. Świetnie. Tak. Chociaż mogłem go jeszcze dobić, żeby więcej skór było, ale jest w porządku. Złap wszystko. Napraw. Wylecz. No! Łowy się rozpoczęły, zadanie zakończone, ale czy tu jest kolejna? Nie. Świetnie, mamy to. Mimo mojej małej paniki tam. Dobra, zdobędźmy to, zdobędźmy to. Ku pamięci, bo znowu będę miał taką, gdzie jest Rosen. Znaczy Rosen, nie Rosen, tylko Gertroid. Nie no, ja to ulepszyłem. To jest ulepszone. Aha, ja nie mam już dobra, ja nie mam przecież tych ulepszeń. No tak, ostatnim się trochę poumierało. Patrzcie, tak jest, jak się z przerwami nagrywa. Nieważne, jedziemy. A, obóz już tu. Co to się stało, że taka mgła? Szczerze mówiąc, nie sądziłem, że wrócicie żywi. Najwyraźniej błędnie was oceniłem. Nie tylko przeżyliście, ale pokonaliście też widmową watachę. Przyjmijcie tę warstwę pancerza. Barwy wojenne to coś więcej niż ozdoby, ale obcokrajowcy nie potrafią zrozumieć ich prawdziwego znaczenia. Wszyscy ci tropicieli przeszli inicjację potokiem druidy w Polanie Tulów Ludern. Trzeba będzie tam pójść. Każdy może paść ofiarą widmowej watachy. Nie byłem gotowy. Dobra, co myśmy zdobyli? Dużo, dużo zwłok widmowych, jakiejś tam białej skóry. Mogę kupić od ciebie jeszcze. Aha. Wysokiej jakości pociski. Kupmy, to jest spoko. Talizman tropicieli. Trwoga, jaką można odczuwać towarzystwa, jeden większa. Myślę, że to nie ma sensu. Okoń z kapustą. Wzmocniona warstwa tropiciela. Warstwa łowcy, tropiciela, kupię to. Okoń z kapustą też kupię. To ci mogę sprzedać tutaj. Rękojeść tej broni ciągle osłabiające dźgnięcie. To jest to, co używał tamten. No to już można sprzedać. A, ty nie chcesz tego. Takie rzeczy tobie nie mogę dać. Dobra. Opanuj. Wzmocniona warstwa szczura. A, no tak. Wszystkie mogę opanować przecież. Encyklopedyści. I okoń z kapustą. Dobra. Tyle, tyle z tych questów. Czy jeszcze, czekaj, co ja bym mógł od ciebie kupić? Wytrychy, pietruszkę błotną. Idła. Wytrychy, sardynki. I te białe skóry. Jedna za 15 kłów. Zostawię sobie, ja tej białej skóry mam trochę, tak? Mam 38, starczy, 58. Dobra. Mając te wszystkie rzeczy, to my chcemy pójść teraz do miasta, bo tam jest kowal.
I użyć. Czy ja dobrze idę? Tak, dobrze. A kowal mi się przyda. Kowal mi się przyda, ponieważ chcę ruszyć kowalstwo teraz bardziej. Może macie jakoś coś dla mnie? Albo nie, ja sobie wykuję rzeczy, ale jak mają. Mleko kupię od ciebie. Mhm. Idziemy do kowala w Marheim, czy nie? Tutaj też był kowal, nie muszę iść do Marheim. W tym miasteczku przed jest też. Chyba, nie? Dobra, chodźmy na razie do Marheim, bo zresztą do Marheim, bo tutaj jest zamek, tak. Tu mam jeszcze quest. Litolda z drużyną. Mam 900 sztuk złota do zdobycia i 200 do zapłacenia towarzyszom. Więc tutaj spoko, fajnie się uda. Aha, oni już mnie nie szukają, tyle dobrze. Nie wiem, czy w zamku był kowal? Chyba nie. Wolę iść tutaj. Poza tym jeszcze odwiedzimy aptekarza, robimy sobie też trochę. Może zacznę od apteka, może tak. Zacznę na pewno od karczmy. Bierzmy nagrodę. Coś nowego. Wszystko na południe. Południowy zachód. Wszystko na południe mnie kierujecie. No ale dobra. Tu jest coś. Zwoje. Do Korti. Okej. Okay. Dobra, no to bierzemy te południe. A tylko jeden mogę wziąć. Tak. Znowu przy tym tartaku starym. Na tym często się to robi. Dobra. Nowy włócznik. Szkoda, brakuje tu trochę klas. Muszę przyznać, brakuje trochę klas, żeby było więcej. No ale to też każde można na kilka sposobów porobić, ale wciąż. Podlitewnik. A to ja ci to sprzedałem. Daj mi te fiolki. Irysy. Dobra. Teraz idziemy tutaj stworzyć coś trzeba. Lekarstwa 3. Ucznia lekarstw nie tworzę. Dobra. Mamy to. Teraz karcz kuźnia. Dobra. Wykuj, właśnie. Wykuj. I teraz tak, zaczynamy. Widmowa płytowa zbroja. Widmowa zbroja. Nie, wzmocniona. Dobra, najpierw widmowa. Świetnie. Wyszło idealny. 80 pancerza i 3 warstwy. No dobra. To jest to. Widmowa pika. Zadaje celowi przebicie, zadaje celowi obrażenia, odrzuca go na odległość, to nie będzie dla mnie, ale to też wykuć wykuje. Tylko najpierw widmowa brygantyna, która jest pancerzem średnim. Lecimy. Dobra, kolejne, wykute idealnie. Też na 3 warstwy. Długi łuk, widmowy łuk. No wszystko chcę zrobić, tylko najpierw te rzeczy, które rzeczywiście mi się... Pancerz lekki, widmowa kurtka, o właśnie. Ostatnie się pośpieszyłem. Dwie warstwy, ale możliwe, że to tylko miałoby dwie warstwy. Dobra, teraz tak, jedną warstwę. Drugą warstwę. A zaraz zobaczę, które lepsze i których chcę mieć więcej. A, warstwa łowcy to już robiłem. Nie robiłem. I tropiciela też. Dobra, i teraz tak. Trafienie krytyczne i ruch. To jest fajne. Siła i pancerz, to jest też fajne. Zręczność. Garda. Zręczność zróbmy sobie jeszcze jedną. Wiecie co? To też jeszcze jedno. Dobra, na razie starczy. Powkładam to, co mam i zobaczymy. Dalej. Żelazny sztylet. Widmowy sierpik. Dobra.
Widmowa pika. Ale najpierw tak. Widmowy toporek do rzucania. Opanowałem schematy czeladniczego poziomu. Nice. To znaczy... Czekajcie, najpierw zobaczmy kompendium. Czy to znaczy, że ja mogę... Mam jakieś nowe rzeczy tutaj? Zestaw co chcemy się nauczyć? Kowalski ucznia? Nie. Czeladnika. Noże do rzucania toporki. Brygantyna z mroźnej stali. Poka mi to. Mogę ją zrobić? Węgla mam mało. Panie, pan ma węgiel. Daj mi tę brygantynę. Zbroja płytowa z mroźnej. Dobra, najpierw płytówkę zróbmy z mroźnej. Dobra, wyszła idealna. Punkt wiedzy mam. To czekajcie, bo mam punkt wiedzy, to ja mogę coś kolejnego, nie? Łuk, sztylet i halabarda. Zresztą zróbmy. Ale najpierw, dobra, zbroja jest z mroźnej stali. Kurtka z mroźnej stali, właśnie. Okej, okay, pocisnęliśmy to kowalstwo nieźle. Halabarda nie. Teraz jeszcze chcę mieć brygantyna z mroźnej stali. No i pięknie. Dobra, tu brygantyn już nie mogę. Tego nie robiłem jeszcze. Widmowy sierp. Toporek był, nóż był. Okej, tu już chyba wszystko było. To była akcja nieźle. Niezła. Dobra. Przede wszystkim. Ciężka zbroja, pancerz. To jest tak, średnia zbroja. Pancerz ciężki. To 70 pancerza, ale wymagany poziom 8. Natomiast brygantyna, pancerz średni. Jest na mnie, ale nie jest to dla mnie jakieś super. Natomiast tak, przede wszystkim Gertrud. Chodź tu. Geryjontout. O Boże, trzeba mu zmienić. Musimy znaleźć widza. Widmowa kurtka, właśnie. Proszę bardzo. Widmowa kurtka dla ciebie. Muszę więcej tych widmowych zrobić. Zobaczę, czego mi brakuje. Dla ciebie ruch i trafienie krytyczne. Jako jedna warstwa. I druga warstwa ze zręcznością. Tak. Dodatkowo ty nie masz w ogóle włożonego. Tutaj czekajcie. Wzmacnienia żadnego. O. Ataki od tyłu. No ty nie do końca będziesz robił ataki od tyłu, ale tak. I co już tak. Ty już tak. Dobra. Dobra, masz. Tamten ma. Teraz Richardere. Masz, kurde, to trafienie krytyczne, fajne. Ósmy poziom, ta kurtka. Masz szósty. Dobra, płytowa zbroja, zbroja płytowa bractwa, nałogowy teraz, pokaż mi. O, właśnie. Wrażenie krytyczne plus 7, nieco garda spadnie, ruch i siła. To tutaj jest na ósmy poziom. Widmowa brygantyna na piąty. Pancerz średni. Widmowa brygantyna z pancerzem średnim na piąty. Kto tutaj często siedzi w pierwszym tym ze średniego pancerza? Ja i Joda. Garda wzrośnie to ten, ale warstwę mogę wrzucić. Siła i pancerz. To jest warstwa jelenia. Siła i pancerz. Dobra, jestem w stanie jeszcze zrobić dwie warstwy jelenia. Nie kupić, tylko zrobić tutaj. Tak, akurat na dwie mnie stać. Jakbym chciał zrobić puklerz widmowy, drewno... O kurczę, niczego nie mam. Niczego totalnie.
Trzeba będzie pozbierać surowce. Dobra, joda. ...54 siły już ma. Masakra, to będzie dobry berserker. To jest dobry berserker, ale... ...teraz to już w ogóle. Ze średnim pancerzem. Ty, masz dość słaby średni pancerz. Przeszywonica jest spoko. Urażenia krytyczne ci spadną, ale ty nie potrzebujesz krytycznych. Łachmany rolnika do wywalenia. Teraz tak. Pancerz ciężki, widmowa zbroja płytowa, poziom 5. Czy nałogowy ty nie możesz takiego nosić? Jest gorszy niż twój. Iden? Lepszy, ale ruch będziesz miał słabszy, ale to tak, to by było całkiem przyjemne. I ty to założysz chyba. Tak. Mhm. Teraz Hidden. Gdzie ty jesteś? Tutaj damy ci to, co dawało gardę. Jedno mogę. Dobra. Teraz. Musimy rozmontować pewne rzeczy, a reszta niech wleci do skrzyni. Bo to jest tak. Na ósmy. Te rzeczy do rozmontowania. I klaret. Wojące dźgnięcie. Mam to. Wystarcza woń taniego wina. Dobra. Późniam. Teraz tak, tutaj wejdźmy. I tablica strategii, a warsztat. Co ja zrobiłem? Warsztat, rozmontowywanie. Zasadzka zwiększa szansę. Ej, ten sierpak nie byłby ten, a tu umiejętność rzuć sierpem. Zaraz zobaczmy sobie, to rozmontujmy. Czy Shiku nie będziesz chciał używać tych sierpów? Ty masz teraz co? Toksyczne ostrze, zadaje celowi i obrażenia, zużyta trucizna. No to nie jest spoko. A taki sierp. Zadaje celowi obrażenia. Zasadka zwiększa szansę na trafienie krytyczne o dodatkowe 30%. Nie wiem. Nie, na razie chyba wolę mieć to. Też coś plus 17. To da się w ogóle ulepszyć jeszcze. Fajnie by było teraz pójść polepszać te bronie. Dobra, kontroluj zmęczenie swojej drużyny. Na razie nie potrzebuję jeszcze tak szybko odpoczywać. No tu mamy wszystko. Idziemy do tego ziomeczka. Fajnie to poszło. Ale wiecie co? Trzeba będzie pójść jeszcze popolować na te widmowe, żeby zdobyć tych surowców. Tylko, że problem z drewnem. Problem jest z drewnem. Nie wiem, czy nie pójdę do tego starego tartaku. Może w jakichś takich miejscach, może gdzieś tu jeszcze będą. A, tu jest kuźnia w ogóle. Proszę. Dzięki. I pogadajmy z ziomeczkiem, co on powie. Szykuje się, o, może mogę odpocząć. Ale dobra, zobaczmy. Najemnicy, wezwałem was, ponieważ nie mogę powierzyć tej misji straża ani bractwu. Aresztowanie lazarskiej księżniczki to rzecz niebezpieczna i niesłychana. Czego się dowiedzieliście od tropicieli. Rosal i Jorena wskazują na Brunhilde. Zatruła Vertrus po to, abym drogo zapłacił za lekarstwo. Całe to zamieszanie obraca się wokół porwania Koreain. Gdy jej zabraknie, zgodnie z prawem wszechwidzącego oka, będę mógł poślubić inną kobietę, córkę Brunhildy. Zjednoczenie Vertrus i Alazaru to pierwszy krok do spełnienia jej marzenia o przywróceniu Północnego Królestwa. Musicie sprawić, by otrzeźwieli. Moi ludzie otoczyli dwój Brunhildy. Zróbcie, co w waszej mocy. O kurde, to on nie wie, że to ja ją porwałem. Dziwne, straż wie, a on nie wie. No dobra, no lorowo tak to poprowadzili, ale... Okej. Okay. No tu będzie ciekawie, gdzie to, ten dwór jest tam. Ale po drodze mam tego Linoida z drużyną. Dodatkowo, czy ja... Miejsce ćwiczę bractwa, nie chcę najpierw pójść, chcę. Ale jeszcze najpierw to my odpoczniemy. Tutaj nic nie wybuduję. Pociski mógłbym zrobić, to mi co da? Obrażenia od ataków strzeleckich większe o 10%. Weźmy to. To będzie dla łuczników.
Richardere, ty masz szansę, że skradziony przedmiot zostanie ok, a tutaj trafienie krytyczne plus 5. To jest też fajne. No, obrażenia, tam było trafienie. A czy to? To się zmienia z tym. Obrażenia od... Dobra, wezmę chyba to. A ty, Richardere, weźmiesz sobie to. Z drugiej strony trafienie krytyczne też jest, kurczę, dobrze. Ok, inaczej to zrobię. Inaczej to zrobię. Bo obrażenia krytyczne, ty jednak wróć do tego trafień. Bo trafienia to częściej trafiać to jest spoko. Ale ty będziesz miał obrażenia krytyczne plus 15, bo ty zadajesz przeogromne obrażenia. Dobra, tutaj nic. Odpoczynek. Nie odpoczynek, gotowanie. Ona wieprzowina 6, kiełbasa z wilka 6, to samo. Rybata konopna 6, dobra. Dwie te zróbmy. Dwie, bo tylko dwa te mam. A. Jedno drewno zapłać. Wysoki poziom, że coś mnie zaatakuje. Dobra, widzę dlaczego wysoki poziom. Bo tu niedźwiadek sobie chodzi. Średni. Średni na 10%. I jestem pewien, że znając moje szczęście, to by zaatakował. Brak. Dobra. Herbata konopna razy 2. Kiełbaski. Wieprzowiny nie biorę, bo wezmę te herbaty konopne. Trochę sera. Grzyby. Bo jak kupię sól, to będę miał kolejne jedzenie. Trochę soli mam. Teraz, tak, handel i rzemiosło, potęga i chwała. Dobra, idziemy do bractwa. Niedźwiedzia zostawiamy w sobie, niech sobie łazi. Panie niedźwiedziu. Panie. Raz. Dwa. Asy już nie mam teraz, nie? Drwina, celowania, bieg pierwszej pomocy, to nie. Ulepszanie przedmiotów, właśnie, to też będzie dobre. Jedną przyprawę dziś sprzedam. Ulepsz. Co to da? 400 to kosztuje. Zdaje 60% zręczności. Ok, 17 zręczności, będzie 23 zręczności. Zadaje, a każde nałożenie 25% większe obrażenia, tutaj też. Zdrowie celu zostanie zmniejszone na koniec tury o 5%. I tylko zręczność się powiększy? Dobra, to jest tylko jaż, no to nie jest jakoś mało, ale no... Nie. Dobra. Teraz tak, skille właśnie. Ty, chcę ci ulepszyć ogień zaporowy przede wszystkim. I co? Krwawienie, obrażenie krytyczne, tak, większe 35%, dobra. W sumie zawalczymy sobie teraz z tymi niedźwiedziami. 5, 5 niedźwiedzioków, dobra. Kasę trzeba zarobić, bo jest ciężko. Zobaczmy, czy jestem w stanie jakoś tak zsiekać szybko. Raz. Dwa. Dobra, no sporo HP stracił. Ja się pomisiej z tym. Dobra, niedźwiedź na niedźwiedzia tutaj. O, Joda jest tak w dziwnym miejscu, więc tutaj poczekam.
pomruk zatrważający został. Teraz będzie tamten. Inspiracja, będą walczyć ze sobą tutaj, patrzcie. Nieustępliwość weszła, dobra. Dalej nie. A bo tu jest jakby się nie da przejść, dobra. Coś takiego zrobiło się. Tak, uderzmy tego. Jest osłabionko. Teraz dzik. Dzik może mieć problem tutaj. Z tankowaniem tego niedźwiedzia. Dzika trzeba będzie ewakuować zaraz. Ale to zaraz. Mogłem to rzucić też, dobra. Tak, jeden punkcior. Teraz właśnie Yoda, tylko no Yoda nie bardzo możesz się ruszyć. Do ataku. Procent. Okej. Okay. Tego załatwimy w nekście. Nawet Dale dwa razy walnie, to powinno siąść. Albo teraz. Czy ja chcę krwawienie? Nie, nie chcę. Chcę krwawienie w tego jednego tutaj założyć całe. Bo tu szkoda staka. I cios osłabiający też. Jak najbardziej w porządku. Dobrze. Nie chcę już tracić punkciorów, bo się przyda na kolejne walki. No właśnie. Teraz tak. Jak tym walnę, to go załatwię i jak jeszcze w tego samego rzuci, to jest po nim, dokładnie. Teraz wejdę na plecy z amokiem. Więc tego zaraz też nie będzie. No, zostań sobie tutaj. Musisz podbiec. I ty również. Tam jeden jest nieskowerowany w ogóle, widzę. I oddam. Dobrze, akurat idealną osobę złapał. Teraz tak, tego mamy. Zaczniemy od toksycznego ostrza tutaj. Tak. Najwyżej się odpocznie jeszcze raz. Lecę tak. Póki mogę, to będę trzaskał tyle, ile się da. Teraz okrążony. Ty, czy on mi z tym nie zabije, Damisia? Nie, nie da rady. To 3, a tu jest 31 HP. Aha. Kurde. Przecież Damiś nie ma agonii, tylko... No ach. Tutaj nie ma agonii przecież. Szkoda.
Requiescat in pace, Damiś. Daily i Jakobino są teraz najlepszymi przyjaciółmi. Ładny rozlew krwi wszedł. Dobra. Poczekam, jak tamten będzie miał turę. Wystanę tutaj. Tak. Żarcia zdobędziemy, więc dobrze. Mhm. Bo ten chce, żeby stracił HP od krwawienia i wtedy go dopiero dobić. No i przestań już. Ile będziesz mi tutaj gryzł? Jeszcze nie weszło. A, weszło. Mhm. O, odda. Czyli on zginie od krwawienia sam. No właśnie. Nie. Tyle poświęciliśmy, to nie ma. O kurczę, nie podejdę. Dobra. Zaczyna się nowa tura. Pierwszy jest ten, dobrze. I do widzenia. Okej. Okay. Tak. Gorączka. Tak ładnie siada. I dwa ciosy powinny go załatwić. No. Aj, szkoda dzika. Szkoda Damisia. I ja mam poziom. Siła woli. Tak, zwiększamy siłę woli. Łupisko byłem, nie? Byłem, ale tam dalej nie byłem. To jest gozemberskie przejście graniczne. No dobra, arena. Na arenie chyba już nic na mnie... A nie, ja tam mogłem handlować chyba na arenie. Zobaczmy, tak? Był handel jakiś. Za 300 mistrzostwa umiejętności można u niego kupić, dobra. To bym musiał zrobić, tak? Zobaczyłbym, co tam jest też. Jest jeszcze kilka miejsc, których nie mam odkrytych. Możliwe, że to jest właśnie tam. Tam jest woda. Mistrzostwo umiejętności, odkryliście sekret. Nice. Nice. Shitsu, ty musisz mieć który poziom, żeby to zdobyć? Krytobójce. Chyba na następnym będzie, co? Fajnie by było. Zostawię ci to na skrytobójce. Były szczury. Podejdę na wszelki wypadek, żeby się upewnić, czy to było zbierane przeze mnie, czy nie. Było. Dobra, moi drodzy, ale to było na tyle w tym odcinku. Dziękuję wam bardzo. Trzymajcie się i do zobaczonka. Cześć!